Raz, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że mnie słychać, mam nadzieję, że mnie widać. Jesteśmy na Twitchu Rapnau, no i co? I dzisiaj spotykamy się tutaj z powodu, którego jeszcze rano nie przewidywałem i myślę, że nikt by nie przewidział. Smutne na pewno dla wielu takich wyznawców wręcz, no bo Gugu to jest movement zdecydowanie jeden z najpotężniejszych w Polsce. I ten movement dalej będzie istniał, no ale to było też związane oczywiście z wytwórnią. Z wytwórnią, w której oprócz Szpaka, założyciela, mieliśmy wiele ciekawych postaci. Ja nie wymienię teraz wszystkich. Tych osób przewinęło się trochę więcej na pewno niż ten skład, który jest obecnie. No ale Vae Vistic, 27 Fact Demons to są dwie postaci, które ostatnio miałem okazję gościć w Barczewie, na Barczewo Rap Festiwalu i nie spodziewałem się tego, nie wiem czy oni już o tym wiedzieli, czy nie, wydaje mi się, że o takich rzeczach informuje się również wcześniej, a nie tylko publicznie, tylko w jakiś sposób przygotowuje się pewien grunt, żeby ludzi nie zostawić tak naprawdę z niczym, więc być może oni grając już w Barczewie wiedzieli o tym, co się wydarzy. Nie minęło tak dużo czasu, to ponad 2-3 tygodnie. Ciekawe jak to wyglądało, może kiedyś będę miał okazję ich o to zapytać, natomiast no bardzo to jest zaskakujące. Oprócz tego no Rip Scotti choćby, wcześniej Karwan, choć Karwan chyba nie był już takim aktywnym członkiem jeśli chodzi o wytwórnię, nie miał już tutaj żadnych dalej zobowiązań wobec wytwórni. Kto jeszcze? Escech oczywiście, no tych postaci było więcej na pewno i... Szkoda trochę, nie? Bo obserwowałem to od samego początku, z racji, że gdzieś w to też był na pewnym etapie, tym wczesnym, zaangażowany Fauda, z którym miałem okazję wcześniej troszeczkę rzeczy robić. Także zawsze kibicowałem, zawsze miałem takie podejście, że wow, ale fajnie, że coś rośnie po prostu na moich oczach od zera. W ogóle obserwowanie Szpaka, który tak wzrastał, później tej wytwórni, później obecność na pierwszym Gugu Festiwalu, jedynym Gugu Festiwalu chyba. Mam tutaj w szafie obok w zasadzie tą koszulkę z tego jeszcze i będę ją trzymał, ile tylko wlezie czasu, bo po prostu to jest teraz suwenir przepotężny. Tam na pleckach mamy wszystkie osoby, które grały, więc no jest to moment też, w którym ogłaszano Vae Vistica, jeśli chodzi o dołączenie do Google. Piękna sprawa. No i co? I byłem pod wrażeniem na tym Google Festiwalu, jak duże to wszystko urosło, jak duże rzeczy mogą się zadziać, jeśli chodzi o kilka lat życia pojedynczej osoby takie jak Szpaku. I oczywiście rozumiem, że nic nie trwa wiecznie i że on też chce się dalej rozwijać. Jest to oczywiście totalnie uzasadnione, żeby skupić się przede wszystkim na swoich ruchach, przede wszystkim na swojej osobie, a nie rozpraszać uwagi też na rzeczy, które nie do końca w 100% zależą od niego, bo każdy artysta, który jest w Google, też może mieć w jakiś sposób wizję na siebie. Oczywiście Chivas, zapomniałem o tym, ale Chivas no niedawno oczywiście odszedł na swoje i w jakiś sposób jest chyba dystrybuowany przez Universal, więc sami rozumiecie, to był chyba dobry moment, żeby takie oświadczenie wydać. Teraz sobie je przeczytamy. A ja zaraz przeczytam również to, co wy piszecie. I jeszcze mam do was prośbę, zanim zaczniemy odsłuch kilku takich najważniejszych numerów, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zakończyli tak do 21. Są półfinały Euro, więc jest czas na takie rzeczy jak pożegnanie godne wytwórni, która myślę, że dla wielu z was była bardzo, ale to bardzo ważna. Dla mnie również była ważna, może nie aż tak bardzo, ale jednak no kibicowałem opór. I dalej kibicuję, bo to dalej jest ten ruch, dalej jest ten movement, który będzie stricte kojarzony ze Szpakiem, więc tutaj nic się nie zmienia. Natomiast no jest ten czas na to, żeby się pożegnać godnie, ale jest też czas później na to, żeby trochę skupić uwagę na innych rzeczach, rozrywce i tak dalej, i tak dalej. Sami rozumiecie na pewno, więc tak. Chciałem powiedzieć, że najpierw chyba sobie przeczytamy to, co tutaj Szpaku napisał i postaram się jeszcze do tego odnieść, tak z wami przygadać. Dzięki w ogóle za obserwację, dzięki Pan Grajek, dzięki Lepik, dzięki 2LOW77, Shadow dzięki, Krystonek, Ablas, Pietruszka, wszyscy, którzy tutaj się pojawili, Wizki, Rinrein, Bartes, Gigantozaur, Giganotozaur, okej, dobra, młoda Antek i tak dalej, Weki, dzięki wielkie za to, że tutaj jesteście i teraz patrzę, co wy piszecie. Wyrocznia pisze tak, Strażnik Galaktyki też dzięki Eryks za obserwację, dzięki za nową subskrypcję Ultra, pamiętajcie, możecie też wbijać subskrypcję, staram się tutaj być regularnie, nie zawsze wychodzi, dobra, to patrzę, co piszecie. Wyrocznia, żal, smutek, rozpacz, słychać i widać, siema, siema Brod, wcale się nie dziwię, że wam jest smutno. wiele osób po prostu odnajdywało tak dużo siły w tym całym movemencie, w tym jak się zrzeszaliście. Mnie bardzo zdziwiło, jak dużo osób czeka po prostu od jakichś godzin porannych, żeby być w pierwszym rzędzie na koncertach. Oczywiście, głównie chodziło o Szpaka, ale nie tylko, bo jeśli chodzi o występy Vae, jeśli chodzi o występy Maxia, jeśli chodzi o Chivasa, to również to wszystko się działo. Piękna sprawa, doceniam to bardzo i byłem pod wrażeniem. Dzięki Bruno za obserwację również, więc totalnie się wam nie dziwię. Te dziary, które macie, to wszystko jest coś takiego, co zostanie z wami na zawsze i to będzie część historii. Nie ma co tego żałować, wręcz doceniać, że to się wydarzyło, że to wszystko mogło się wydarzyć, że taki etap w karierze Szpaka i reszty chłopaków się pojawił, że mogli w jakiś sposób to wszystko tworzyć wspólnie i niech to będzie teraz też taki czynnik, taki bodziec do tego, że każdy pójdzie trochę w swoją stronę i będzie mógł rozwinąć skrzydła tak w 100% po swojemu. Pogadamy sobie oczywiście o tym, gdzie moglibyśmy widzieć poszczególnych artystów, którzy teraz są tak jakby wolnymi strzelcami, ale o tym za chwilę. Patrzę, co piszecie jeszcze. Jedynym raperem z Google, którego słuchałem, był jedynie Szpaku, więc dla mnie ta informacja jest całkowicie niebudząca emocji, pisze Matie, a ja z kolei mam inaczej, nie? Bo bardzo wierzę w Vae na przykład, wierzę w Maxia, wierzę w Escecha, wiem, że tych postaci jest więcej. Rip Scotti też ma oczywiście potencjał. No Chivas to jest już osobna historia po odejściu, ale rozumiem też, że było sporo osób, które słuchały tylko Szpaka, bo tylko w muzyce Szpaka odnajdywały tę część siebie w jakiś sposób, albo coś, co sprawiało, że mogły się z tym utożsamić. Dobrze. Był zmieniony mural z Gugu na młodego Simbę już jakiś czas temu. To był znak. Ej, może rzeczywiście. Ciekawe, ciekawe. Mural w Morągu. To nie skojarzyłem tego, ale to jest dobra uwaga, Wyrocznia. Też mam koszulkę. Piękny to był festiwal, cudowne wydarzenie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Zawsze będzie miło to wspominać. Byłem pod wielkim wrażeniem Gugu Festiwalu. Według mnie to jest akcja promocyjna Gugu Mixtape. Tak się chyba nie robi akcji promocyjnych. Chociaż mogło to by być godne pożegnanie, gdyby coś takiego się wydarzyło. Z tym, że tutaj Szpaku napisał ten wątek, że próbowaliśmy zrobić coś wspólnie, ale że to nie przynosiło takich efektów, jakie dla nich byłyby zadowalające. Więc może były próby stworzenia czegoś takiego jak Gugu Mixtape, tak projektowo to nazywam, tylko no jak jedna osoba jest w Krakowie, druga w Toruniu, trzecia właśnie gdzieś tam w Trójmieście, albo w Morągu, albo gdzieś tam jeszcze indziej, wiecie, to nie jest takie łatwe, żeby po prostu, a Szpaku zwraca uwagę na to, żeby po prostu miało to odpowiedni vibe, żeby to miało tą chemię w sobie. Szpaku nie jest osobą, która dogrywa się po prostu i ma numer w dupie, albo po prostu puści jakiś materiał, którego nie będzie pewny. To nie jest taka osoba. Każdy element, każdy aspekt, ja mam wrażenie, że i pamiętam tak z przyszłości, że to jest osoba, która bardzo szukała detali i zwracała uwagę na detale, na to, żeby ta chemia, żeby to wszystko dalej miało w sobie po prostu tę iskrę, tę moc, więc pod tym względem być może dlatego taki wniosek, być może dlatego taka decyzja. Coś mi się objęło uszy, że Szpaku nie chce już nawijać o smutnych rzeczach, bo chyba u niego jest lepiej. Oczywiście tak było i cieszę się bardzo i oby jak najwięcej doświadczał tych radosnych rzeczy w życiu i odnalazł się w trochę weselszych rzeczach, jeśli chodzi o muzykę, jeśli chodzi o tematykę, więc no... Tak, rzeczywiście, więc każdy może mieć trochę inny przelot w jakiś sposób. Ultra, przepraszam, już włączam ci dźwięki, żebyś mógł tutaj uzupełniać to wszystko, zapomniałem. Także już powinny być włączone. Natomiast tak, jeśli chodzi o ten vibe, to rzeczywiście Szpaku może chcieć nawijać o jakichś weselszych rzeczach teraz, natomiast Max niekoniecznie, a Vae ma jeszcze inny przelot. Wszystko to jest nieco być może nie sklejające się teraz. Naprawdę cecha i 27. O, już są dźwięki, dobrze. Mam nadzieję, że się świetnie bawicie. Szkoda wszystkich, ale zaraz pogadamy o tym, gdzie można by ich odnaleźć w jakiś sposób. Siemano wszystkim, siemano, którzy się pojawili. Pan Grajek, siemano Strażnik, siemano Eryks, jestem załamany, piszecie. Nie bądźcie załamani, to jest tylko część historii. Pamiętajcie, że w waszym życiu również będą czasem momenty, kiedy coś się zakończy, ale to nie znaczy, że trzeba już zawsze ubolewać nad tym. Trzeba to sobie przerobić i iść dalej i na pewno będziecie mieli czego słuchać, z czym się utożsamiać. Naprawdę będzie tego bardzo dużo. A to jest część historii. Część historii, część was. Kiedyś sobie powspominacie, ale byłem zajarany, jak była taka wytwórnia jak Gugu. Elegancko. Myślę, że Szpakowi nie grozi dołączenie do Baila Ela Records. Dzięki Femjak za obserwację. To co? W takim razie przeczytamy. Mega szkoda, że Gugu się rozpadło, pisze tutaj Femjak. Przeczytajmy to jeszcze raz. Podjąłem decyzję o zamknięciu Gugu jako wytwórni. Warto zwrócić na to uwagę, że tutaj jest to jako wytwórni. To nie znaczy, że Gugu nie będzie. Gugu istnieje nadal. Podziękowania chłopakom i podziękowaniu chłopakom z wytwórni, z którymi tworzyłem ten movement. Czas skupić się na sobie i swoich projektach. Pomysłów jest więcej niż włosów na głowie. W przypadku Szpaka to jest trochę dyskusyjne. Ile jest tych pomysłów dalej, nie wiem, po takim zdaniu. No ale mam nadzieję, że rzeczywiście jest ich dużo. Więc bądźcie spokojni, zrobimy jeszcze wielkie rzeczy. To na pewno. Tym bardziej, że dzisiaj mieliśmy pierwszą... premierę z akcji 64 Barsy od Red Bulla, a tam też chyba ma się pojawić Szpaku, więc to może być jedna z takich pierwszych rzeczy, która będzie tą wielką rzeczą, a może jakimś preludium dopiero. Dajcie znać, czy na to czekacie. Nigdy nie chcieliśmy być nazywani labelem i nigdy nie chcieliśmy działać jak bezduszna korporacja. Totalnie wierzę w to, że tak było. Tym bardziej, że dochodziły do mnie jakieś głosy czasem, jak Szpaku bardzo selektywnie podchodzi do doboru artystów, którzy w ogóle w Google się pojawiali. To nie było tak, że każdy, kogo muzyka Szpakowi się spodobała, od razu był dołączany do Google. To była bardzo, bardzo ostra selekcja. Często długo to trwało. Z takiego mojego poletka mogę tylko wspomnieć, że było na pewno zainteresowanie odnośnie takiego rapera z podziemia Ywisa, który u mnie na lidze Rapnau się pojawiał. I tam też już były jakieś rozmowy, ale akurat w tamtym czasie Szpaku zdecydował się, że to Max dołączy do wytwórni. Dużo było takich osób na pewno, które były gdzieś wokół, które gdzieś już były bardzo blisko, żeby gdzieś ta planeta, żeby gdzieś to Google wchłonęło ich, przyjęło do siebie, a niekoniecznie to się tak skończyło. Więc no, to jest ciekawa historia i rzeczywiście tu nigdy nie było to bezduszną korporacją, to zawsze było takie analizowanie często, czy to jest rzeczywiście osoba odpowiednia, bo no, to była marka, którą bardzo utożsamiano ze Szpakiem, więc w ogóle się nie dziwię, że tak o to dbał. Bez tworzenia wspólnej muzyki, spotykanie się na co dzień, tworzenie Gugu nie miało sensu, a próby zrobienia czegoś razem nie przynosiły rezultatów. To odnośnie tego być może Gugu mixtape'u. Tak to rozumiem. Ciężko stworzyć rodzinę z ludźmi rozsianymi po całej Polsce, których nie znasz od kilkunastu lat. Gugu to rodzina, to się wielokrotnie przewijało, tak mi się wydaje przynajmniej. I te zdanie może być no tak... dziwnie odbierane, natomiast oczywiście rozumiem, tym bardziej, że Szpaku jest taką osobą, która żyła w tym morąskim środowisku i jego znajomi to są znajomi z wielu lat, więc być może on po prostu jest taką osobą, która nie potrafi też w jakiś sposób wejść na taki poziom relacji z osobami, z którymi spotyka się raz na pół roku, raz na rok, raz na dwa, wiecie jak to jest, raz na miesiąc. Różni są ludzie. Ja na przykład tak mam, że mogę spotkać się z ziomeczkiem, który siedzi we Francji, możemy nie widzieć się 5 lat, ale jak się spotkamy, to będzie tak jak kiedyś. Natomiast jakby z nowymi osobami rzeczywiście też byłby dystans. I nawet jeśli to są osoby, z którymi tworzy się w jakiś sposób takie rzeczy jak Gugu, to też nie może być tak od razu, że to będzie super wszystko i że od razu gdzieś te granice, wszystkie bariery wyparują. Chciałbym wszystkim podziękować za poświęcony czas przy działaniach na rzecz Gugu. Osobiście w żadnego z chłopaków nie straciłem wiary i wy też nie traćcie w żadnym wypadku. Ja nadal ostatnio wstawiłem taki obszerny post odnośnie tego, że Vae musi kiedyś wyprzedawać jakieś po prostu sale wielkie i mam nadzieję, że mu to się przydarzy, tak samo jeśli chodzi o Maxa i innych artystów również. Mówię głównie o nich, bo po prostu z nimi miałem ostatnio styczność, miałem okazję po prostu ich poznać w takim realnym świecie, oczywiście na miastkę i tylko tak wiecie, tylko detalik, natomiast no dlatego głównie o nich wspominam, bo to jest dość świeże. Każdemu kibicuję z całych sił i trzymam kciuki, że rozwiną się jeszcze bardziej i rozwalą polski rynek muzyczny. I też nie wspominam celowo o Rolexie, no bo Rolex jest bratem Szpaka, więc to zupełnie inna relacja. A dobrze, i teraz tak, Google to rodzina, dotyczy to głównie was, fanów, tutaj odnośnie tego zdania, no to jest rzeczywiście coś istotnego. Dobrze, że to Szpaku napisał, bo bez tego zdania myślę, że wiele osób mogłoby źle odczytać poprzednią wzmiankę o rodzinie. Jeśli nosisz nasze ciuchy albo masz nasze dziary, bądź z tego dumny, bo to movement, który będzie żył wiecznie. Google Shop pozostaje dalej żyły, ale z czasem będzie tam się pojawiać już tylko wszystko, co jest sygnowane logiem Szpaku. No to jest naturalna kolej rzeczy. Sprawdzajcie najnowszą epę mojego brata Rolexa na Spotify, to tak, sprawdzaliśmy. Epkę mamy jeszcze do sprawdzenia, więc bądźcie tutaj, zostawiajcie obserwacje, bo będziemy być może to badał. Nadchodzą mocne rzeczy ode mnie. Dziękuję wszystkim za wspólny czas i słyszymy się niebawem. Nie będziemy już wydawać innej muzyki niż moja, ale movement pozostaje, bo tworzymy go razem, ja i wy. to czekamy na nowe rzeczy od Szpaka i też będziemy je badać między innymi tutaj na pewno. I patrzę, co piszecie. Już teraz wiemy, dlaczego Chivas poszedł na swoje. Rinrein to i tak by się wydarzyło. To naturalna kolej rzeczy i Szpaku już nie raz wspominał gdzieś tam w jakichś wersach, że on zdaje sobie z tego sprawę, że to jest naturalna kolej rzeczy. Mimo tego, co napisał w oświadczeniu, to fajnie by było, gdyby wszyscy wypuścili wspólny numer żegnający label. Byłoby fajnie, ale życie to nie jest koncert życzeń, Femjak, niestety. Rolex jest starszy czy młodszy od Szpaka? Starszy. Rolex jest chyba rocznik 9.2, czyli mój rocznik. W ogóle z Rolexem kiedyś pracowaliśmy w call center przez chwilę. Ponad 10 lat temu. I pamiętam takie zdanie w ogóle prześmieszne. Gdzieś to już wspominałem, bo gadaliśmy coś tam o rapsach. Ja wtedy robiłem rapsy i w jakiś sposób było coś takiego, że on rzucił takie zdanie, no, że my z braciakiem też coś tam robimy, czy coś tam nagrywamy. Coś takiego było powiedziane, my z braciakiem coś tam nagrywamy i tak dalej, nie pamiętam dokładnie, jak brzmiało to zdanie, ale jak to było rzucone z jakieś 11 lat temu pewnie, czy tam ponad 10, no to w życiu nie wiedziałem, że to się później przełoży na to, że Szpaku i tak dalej, że to tak urośnie, więc widzicie, jak dużą moc, jaki był sygnał wtedy, że to zdanie wybrzmiało. Fajnie, bardzo się cieszę, że tutaj jest dalej ta droga gdzieś kontynuowana. Tak, w Orange. Znaczy w takim chujowym call center pracowaliśmy, gdzie ja... Dobra, off top. Pracowaliśmy, ja tam pracowałem bardzo krótko, pracowałem tam z 2 tygodnie, bo po prostu pracowałem w różnych call centerach, ale tam to było beznadziejne. Jak dla mnie przynajmniej. Odstawało standardem. I teraz tak. To nie było Orange, tylko to było tak, że to było takie prywatne call center, które po prostu brało zlecenia od Orange'a i dzwoniło gdzieś tam po prostu po klientach biznesowych. No i ja w pewnym momencie po prostu uznałem, mieliśmy rano takie motywujące pół godziny po prostu, że wiecie, mamy być zmotywowani do tego, żeby robić wynik. No i to miało być motywujące do pracy. No i pewnego dnia puściła nam babka ta, która puszczała te filmiki, taki filmik, żeby realizować siebie, żeby robić to, co się lubi, żeby iść za swoją pasją i tak dalej. No i ten filmik tak na mnie podziałał, że ja w trakcie chyba 1. godziny albo 2. godziny tej roboty po prostu wstałem stamtąd i powiedziałem, że to w ogóle nie jest moja pasja i w ogóle, że nie chcę tu pracować i wychodzę. I byłem tam na umowie zlecenia i teoretycznie nie powinni mi walić żadnej kary, a te chujki małe zabrali mi 300 zł z wypłaty, która chyba wtedy była w wartości 500 czy 600. Więc jak później zobaczyłem, że ta właścicielka tego call center ma jakąś restaurację na Starówce, i zobaczyłem, że ona tam jest, to postanowiłem, że nigdy tam na przykład nie pójdę i do dzisiaj bym jej to powiedział w twarz, że bezprawnie zajebała mi 300 zł. Ale no jest tego oczywiście zaleta, że tam poznaliśmy się z Rolexem. Pozdrawiam Rolanda. Tak to wyglądało. Nie wiem, czy on wtedy tam został, czy nie został. Chyba pracował tam, a może już nie pracował. Nie mam pojęcia, bo też dojeżdżał chyba z Morąga. Straszne czasy, dawno temu. Nie polecam. Nie dawajcie się jebać na pieniądze przez jakichś po prostu ludzi, którzy bezprawnie wam je zabierają. No ale takie były wtedy różne aneksy beznadziejne. No dobrze, więc to jest osobna historia. Przepraszam, nie planowałem tego, ale uważam, że trzeba o tym wspominać. To jest taki morał dodatkowy. A teraz tak. Jeśli chodzi o odsłuch obiecany, to wejdźmy sobie na kanał Google i sprawdźmy te najbardziej klikane numery. Te najbardziej klikane numery. Co na kanale Google od czasu, kiedy to się wszystko zaczęło? Popularne. Co zrobiło największe wyświetlenia? Oczywiście Hot 16 Challenge 2, 80 milionów wyświetleń, więc teraz możemy sentymentalnie do tego wrócić. Przesłuchajmy sobie. Mnie owalili na 1600 zł w Żabce, także luz. Wyrocznia, powiedz, która to Żabka po prostu. Będziemy tam. Mnie orżnęło babsko na ogórkach na 20 zł przy 60 tego dnia. Ja kiedyś sprzedawałem truskawki Matie, więc też podejrzewam, że na takie kwoty byłem maglowany. Było trzeba iść zjeść, nie zapłacić. Trzeba powiedzieć, że to za 300 zł. To znaczy tam nie było czego jeść. Mogłem komputer zjeść, ewentualnie jakiś stary. Gugu to zawsze będzie rodzina, ale to już nie to samo. A, zjeść w restauracji. Black Angel, no tak, dobra. To zawsze będzie rodzina, ale to już nie będzie to samo. W życiu nic nie trwa wiecznie, pamiętajcie o tym zawsze. No dobra, Hot 16 Challenge 2. Jeszcze stare akustyka studio nagrań, przed remontem. Piękna sprawa, miło mi się kojarzy to miejsce i sprawdźmy sobie, co tutaj się dzieje. Odsłuchajmy sobie ten numer, bo to jest no chyba taki newralgiczny moment, jeśli chodzi o Google, jeśli chodzi o ten kanał. No i też jeśli chodzi o to, jak to buchnęło po prostu potężnie. A wy piszcie, co chcielibyście jeszcze tutaj sobie sprawdzić. Do czego chcielibyście sobie sentymentalnie wrócić? Za wszystkie krzywdy sam przeproszę Boga. One kuszą jak zło, biały towar, różowa pantera. Ja roję ból, one nie chcą dżentelmena. Za wszystkie krzywdy sam przeproszę Boga. One kuszą jak zło, biały towar, różowa pantera. Ja roję ból, nie chcą dżentelmena. W ogóle ten ziomeczek z tyłu jest tutaj najbardziej wyrazisty. Zawsze zwracałem na niego uwagę. Po prostu, no, on robi ten klip tak jakby. To jedno ujęcie. Jest bardzo, ale to bardzo zajarany. Tak trzeba się jarać muzyką, elegancko. A co do samego Szpaka, no to oczywiście mi się wydaje, że on się sobie nie zdawał sprawy, że to aż tak po prostu się rozejdzie. I piękna sprawa, co wtedy wymyślił sobie Solar, drugą akcję tak naprawdę 4 lata temu i popatrzcie, co się pozmieniało od tego. Akustyka wygląda zupełnie inaczej, Szpaku już tam nie nagrywa, Szpaku już nie ma Gugu, tylko w jakiś sposób będzie teraz robił swoje ruchy. Zdążył zrobić Gugu Festiwal, zdążył zrobić na pewno kilka projektów również od tamtego czasu. No piękna sprawa, zagrać pewnie... Nie wiem, czy setki koncertów, ale pewnie coś około tego. W 4 lata to mogło być nawet tego więcej. Więc jak widzicie, jak na przykład teraz jest wam źle ze swoim życiem, to pomyślcie sobie, że odpowiednia praca włożona, odrobinka szczęścia, dużo konsekwencji zacięcia i za 4 lata może być zupełnie inaczej. Miałem kiedyś bluzę Alkomindz i gdzieś mi zaginęła, pisze Wyrocznia. Spoko, te bluzy były swego czasu bardzo, ale to bardzo kultowe. Zresztą nadal są. Alkomindz to też jest etap w karierze Szpaka, którą też jeszcze ten etap pamiętam i to też było odważne. Widzicie, odnośnie Szpaka i jego decyzji, bo Szpaku na początku sobie wydawał na swoim kanale, później dostał opcję tak jakby pojawienia się na kanale Alkomindz i na tym kanale Alkomindz pojawiły się takie pierwsze numery, które, no może nie pierwsze, ale numery, które szły już szerzej. Chyba Saluto się tam pojawiło i na pewno kilka innych. Ten, gdzie on po prostu sobie jeździ tym autem po morągu i tak dalej. Ten Old Talk, chyba tak się to nazywało. I widzicie, i Szpaku nie został na tym kanale Alkomindz. Tylko zdecydował się na odważną decyzję, że wraca, jak już ten hype trochę wzrósł, wraca na swój kanał. I w tamtym momencie my na przykład z chłopakami, z którymi ja się trzymałem, totalnie rozkminialiśmy ten ruch. W sensie ja miałem trochę obaw, że... Co on robi? Co on robi? Co to za decyzja? Przecież na kanale Alkomindz zdecydowanie więcej osób może po prostu sprawdzać jego rzeczy. A on podjął odważną decyzję, powydawał właśnie tamte numery. Pierwszy numer chyba, który się pojawił, to numer pod tytułem Gugu. I później jeszcze kilka się tam pojawiło i dopiero później wskoczył na kanał BOR z bajką. Więc te odważne decyzje, że on postanowił odpuścić sobie te ekspozycje na Alkomindz, robić już na swoim, a później już przyszła taka propozycja, zresztą tam było tych propozycji więcej, z 3 wytwórni co najmniej, no i finalnie pojawił się BOR. Więc tak, no te odważne decyzje i ta decyzja, którą dzisiaj nam Szpak ogłosił, również jest bardzo odważna. Ja myślę, że on wie, co robi, że całe życie podejmuje takie decyzje, więc to finalnie będzie dla niego turbo korzystne, a reszta też się w tym świetnie odnajdzie, bo trudne sytuacje kształtują charakter, więc i Vae Vistic, i Max, i Escech, i reszta, i wszyscy tak naprawdę, którzy się tam pojawili, przewinęli, oni teraz mają niełatwą sytuację, ale na pewno zaprocentuje to czymś dobrym. Tak, także pod tym względem świetna sprawa. Nie wiem, dlaczego nie działają dźwięki. Powinno działać, wszystko gra. Dobra, lecimy dalej. Płaczesz ziomem, co jest bykiem jak pudra. Ciągle broni papuga. Za braci biorę w tym udział. Suka obcina jak barbę. Skóra jak karmę. Ale kurwa mnie kochaj naprawdę. Piła motorowa, moi ludzie tańczą. Może teleskopy, moi ludzie walczą. Napisałem do Pickersa, spokojnie słuchasz bez pięcia. Chciałem na plucie, bo darzę szacunkiem, a ten się jara, że da mi odmułkę. Robię hajs trapu, z patologii do GLX. Pierwsza nominacja wtedy, drugą masz w ostatnim wejście. Jeszcze Rolex to siebie. Nie wymagam, byś kupował moje płyty. Sam kupiłem tylko Słonia, wymieniłem je za narkotyki. No i tutaj też real talk, jeśli chodzi o ten album Słonia. Zresztą Szpaku wspominał, że to od Słonia tak naprawdę zaczynał chyba badać rzeczy. Nie wiem, jak było z Rolexem do końca, ale Rolex zawsze miał właśnie te karwanowe takie naleciałości, że dużo słuchał podziemia. To słychać zresztą do dzisiaj w jego muzyce. No ale tutaj te nominacje to też dalej popchnęło całą akcję. Popatrzcie, nominacja TD i później TD też nagrał takie Hot 16 Challenge 2, które było naprawdę mocarne, które do teraz jest pamiętane przez wszystkich. A ten numer, no oczywiście jest przetyrany, wielokrotnie pewnie słyszeliście go na koncertach, ale no bez tego numeru myślę, że nie moglibyśmy się tutaj obyć, jeśli chodzi o ten live. Patrzę, co wy tutaj piszecie, co chcielibyście badać, to sobie zbadamy niektóre numery na pewno. Nie będzie ich dużo, bo chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, co się wydarzy na pewno, jeśli chodzi o chłopaków z wytwórni, ale zobaczymy. Piękna historia, fajnie się to obserwuje, a to jest dalej ciągle etap. Boga. One kuszą jak zło, biały towar, różowa pantera, ja roję ból, one nie chcą dżentelmena. Za wszystkie krzywdy sam przeproszę Boga. One kuszą jak zło, biały towar, różowa pantera, ja roję ból, one nie chcą dżentelmena. Poza wersami nominuję jeszcze 3 mordeczki, bałagane, kubikoldi, pozdro. No i elegancko. I widzicie, jak to wyglądało. Mamy ten numer za sobą. W ogóle ciekawi mnie to, że Szpaku jest zmęczony. Czy Szpaku jest zmęczony tym numerem? Czy ma już po prostu obrzydzenie do niego w jakiś sposób? Bo to ile razy on musiał to grać na żywo, ile razy musiał to słyszeć po prostu i jak prześladować go musiała ta zwrota. Nie mam pytań. Patrzę, że tutaj pojawiają się komentarze pod reakcją na nowego Multiego i czy będzie nowy Chivas. Będziemy badać nowego Chivasa, jak wyjdzie na pewno, ale to na YouTubie. Natomiast odnośnie tego, co się tutaj dzieje, to co? Patrzę na to, co wy będziecie teraz chcieli tutaj badać. Pierwsze numery z chłopakami, najlepsi pod słońcem, Zespół Cotarda, Więź. Pierwsze numery z chłopakami. To jest ciekawe, no dobrze. Możemy tak zrobić. Najlepsi pod słońcem. Dobrze, tak zrobimy w tym momencie. Poczekajcie, ja to sobie wgooglam. Najlepsi pod słońcem. W ogóle pamiętacie jeszcze o takich osobach jak na przykład Karolek, który pojawił się na kanale Gugu, który też wbił się na kartę na czasie. Karolka akurat miałem okazję poznać, bo studiowaliśmy na jednym uniwersytecie, na jednym wydziale w sumie i w sumie to jeden kierunek, tylko na innych latach. No i Karolek też się bardzo mocno wbił z kanału Gugu właśnie gdzieś tam, ale później to już nie zagrało za bardzo. Kto tam jeszcze się pojawił w Gugu? No było oczywiście przez chwilę Kinny Zimmer, który teraz jutro gra na żywo właśnie w Warszawie. Dostałem zaproszenie na takie wydarzenie SBM-u, ale niestety ja nie mogę dotrzeć, ale wysyłam swoich przedstawicieli tam, więc spoko sprawa. No też jest to część historii w ogóle i ciekawy wątek. Na pewno było jeszcze wiele osób, które gdzieś tam właśnie kręciły się w oku. Tak, no dobrze. To na razie zaczynamy od najlepsi pod słońcem. Na tą imprezę z BM-u leci mój braciak, także tam będzie teraz w moim imieniu, bo już wszystko było zaklepane, nie? Więc musiałem kogoś podać. Mój brat akurat jest z Warszawy, więc ma blisko. Diamenty jak gwiazdy błyszczące. I chcę dać dzieciakom w Polsce to, co zabrało im kiedyś hieny zazdrosne. Będziemy najlepsi pod słońcem. Diamenty jak gwiazdy błyszczące. I chcę dać dzieciakom w Polsce to, co zabrało im kiedyś hieny zazdrosne. Nigdy nie wiedziałem, że to pójdzie w tę stronę. Miejsce, gdzie jest przemoc i syf nazywałem domem. Ała, ja. I już tam nie wracam, u mnie słońce i zajadam ciapa. Chcę, by moja mama miała mnie za ikonę. Chcę być ponad prawo, a na lewej Daytony. Piękna sprawa w ogóle, to co się tutaj wydarzyło. Chivas i Szpaku to od razu była chemia i to był bardzo dobry ruch, żeby Chivas dołączył do wytwórni. Stał się drugim filarem, tak naprawdę bardzo istotnym filarem, no i co? I tak to jest, tak samo Szpaku pełnił taką funkcję w BOR swego czasu. To musiało się wydarzyć. Także ten numer w radiu grali parę lat, piszecie. Najlepsi pod słońcem jest bardzo podobne do... Nauczyłem się przeklinać. Odkąd nauczyłem się przeklinać? Tak? Czy ja wiem, czy aż tak bardzo? Pewne podobieństwa na pewno są. Natomiast no, numer sam w sobie jest bardzo dobry i też no, sentymentalnie jest tutaj bardzo. Zaczynałem od metalu, idę w tę stronę. Popierdolę plastiki, życzenia zmyślone. Rodzice nie wierzyli, nie posłuchałem ich. Tych, co nie robili nic. Bałem się, że to nie to. Ja bałem się, że trochę o... Wszyscy mi mówili, żebym został. Wszyscy się krzywili, bo to Polska. Wszystkie rady od nich to zazdronie troska. Mój ziomek na ramieniu to jest gość. Ja jeśli nie uderzysz kiedyś, no to oddam. Będziemy najlepsi pod słońcem. Diamenty jak gwiazdy błyszczące. I chcę dać dzieciakom w Polsce to, co zabrało im kiedyś hieny zazdrosne. No i dobra, jesteśmy przy... Chivasie w tym momencie i Chivas sam postanowił odejść. Już no, kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że Chivas idzie na swoje. To była pierwsza informacja, a później pojawiła się informacja, że Chivas dołącza do Def Jamu. I tam już podały to te wszystkie stronki. Ja na szczęście tego nie podałem, bo coś mi tutaj oczywiście nie grało. No i też z racji uczęszczania na tą Akademię Menedżerów Muzycznych mniej więcej kumam, że to wcale nie musi być tak. I pod tymi postami uruchomił się właśnie Tobiasz Groszek, czyli tak jakby no menedżer Szpaka i chłopaków i odpowiadająca osoba tak naprawdę za booking ich wszystkich, no i w jakiś sposób osoba też współtworząca Gugu pod wieloma względami, że właśnie to nie tak wygląda, że to jest kwestia dystrybucji, no artysta musi mieć dystrybucję i w przypadku Chivasa jest to Universal, a że Def Jam to jest taki sublabel rapowy Universala, no to siłą rzeczy Chivas w jakiś sposób mógł być tam dopięty w jakiś sposób, tylko i wyłącznie, żeby wyświetlała się jego ksywa tam w jakiś sposób, że mają taki katalog, natomiast dystrybuowany. Natomiast no... to nic nie znaczy, o niczym nie świadczy i to nie znaczy, że Chivas jest teraz reprezentantem wytwórni Def Jam. Jest po prostu dystrybuowany przez Universal. Więc tak to wygląda. Tutaj patrzę jeszcze, już pewnie wiedział wcześniej, stąd to pójście na swoje. Po prostu wydaje mi się, że to mógł być pierwszy element całej układanki. Natomiast no zobaczymy jak z resztą. Pogadamy sobie o chłopakach innych, jak będziemy za moment słuchać ich numerów. No natomiast tutaj wiecie jak to wygląda. W ogóle odnośnie No Sleep agencji świetnie mi się współpracuje z Moniką. Jak ktoś to ogląda, Monika to jest pełna profeska, tak. Także każdemu polecam, jeśli robicie jakieś festiwale, festiwaliki, koncerty, to podbijajcie. Naprawdę jest solidnie. Ja na razie nie miałbym pół słowa złego do powiedzenia, jeśli chodzi. Nawet mniej, nawet literki. Także naprawdę spoko, pełna profeska, a my teraz możemy dalej posłuchać. No i co? No i Chivas to jest pierwszy element tej układanki, który przychodzi na swoje. Koncertu Leona nie będzie. Będziemy najlepsi pod słońcem. Diamenty jak gwiazdy błyszczące. I chcę dać dzieciakom w Polsce to, co zabrało im kiedyś hieny zazdrosne. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat. Przed nami nowy dom, który wybudował Rapnau. Adoptujemy te zwierzaczki bezbronne. Upierdolić łapy tym, co was bili bezlitośnie. No i tutaj też właśnie taki element ważny, czyli ta wrażliwość Szpaka, nie? Ona w jakiś sposób budowała też ten label i ile Szpaku pomógł i chorym dzieciakom i zwierzątkom, które tego potrzebowały i w ogóle gdzieś promował te takie postawy wspierające słabszych, to jest coś pięknego i myślę, że też warto to docenić. I też ten wątek odnośnie tego, ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, że takie zapożyczanie różnych melodii, to się później jeszcze wydarzyło w przypadku ich troje na pewno i było bardzo kontrowersyjne dla niektórych. Tomek, kojarzysz, kiedy festiwal w Ostródzie jest? Nie kojarzę totalnie. Nie kojarzę niczego oprócz tego, gdzie mnie ktoś zaprasza teraz. Już naprawdę nie jestem w stanie wszystkiego śledzić, co się wydarza. Znowu słyszę, obrażają małolatę! Wyzywał moje płyty, jak na słabym robisz szatach! Nie jesteś chuliganem! Jesteś fają do stania! Się bronił, to nie ruszaj dzieciaka. Moje miasta, hasła, wydarany tekst, moje przodki, Hunter, Big i Labidex, moje kotki, Lucian, moi doli, Guccio, moje mordki. Tu wymienia by za dużo. Ale ciągle se rozpada jak domino. To drugiej szansy nie daje. Jak zawiodłeś, to twój wybór, ziom. To twój wybór, ziom. Sam zrobiłeś ze mnie wroga. Młody Mati, wieczny pokój, życzę zdrowia. Nie wiem odnośnie kogo są te wersy, no ale tak to w życiu jest, że lepiej dać tą jedną szansę, bo jak daje się drugą, to pewnie i tak się człowiek przejedzie. Więc nie wiem odnośnie kogo to konkretnie, nie znam też jakichś sytuacji relacyjnych Szpaka, natomiast no ja się zgadzam z taką postawą, nie? Też mam coś takiego, że jak raz ktoś sobie już raczej nagnie moje zaufanie, albo pokaże, że nie do końca dobrze się zachował, to ja od razu raczej takie osoby odcinam, bo nie mam cierpliwości do tego, żeby później obserwować, czy drugi raz zachowa się dobrze, czy źle, jak to będzie wszystko wyglądać. Więc warto być przyzwoitym zawsze, od razu, a nie później liczyć na drugie szanse. To też jest taki wątek w tym numerze, który jest istotny moim zdaniem. Będziemy najlepsi pod słońcem, diamenty jak gwiazdy błyszczące. I chcę dać dzieciakom w Polsce to, co zabrały im kiedyś hieny zazdrosne. Będziemy najlepsi pod słońcem, diamenty jak gwiazdy błyszczące. Ja i chcę dać dzieciakom w Polsce to, co zabrały im kiedyś hieny zazdrosne. No i co, piękna sprawa, mamy ten numer za sobą, nie robiliśmy na niego reakcji, bo jeszcze nie było reakcji Rapnau, więc no teraz mamy tak naprawdę ten numer, nie wiem czy kiedykolwiek więcej wrócimy do tego jeszcze. Ja ten numer oczywiście wcześniej słyszałem, ale tutaj chodzi o to, żeby w jakiś sposób pożegnać się z każdym z tych twórców, którzy w jakiś sposób był filarem Gugu, więc teraz sprawdzimy sobie numer Szpaku i Escech, dobrze kojarzę, i tutaj jest Moet, chyba to jest ich wspólny numer, więc teraz zbadamy sobie ten numer, też nie było reakcji na ten numer, więc no, to pierwsze zetknięcie się dla wielu z was, być może, żeby zaobserwować, co my sobie tutaj badamy. A jak ma być? Kotek wyrwi mi to twoje. Bólem karmią się te chuje i czuję, że przedawkuję wolność. Wszystkie gwiazdy na niebie, każda świeci dla ciebie. Ale ten numer ma po prostu słodziakowy vibe w pewnym momencie, taki pozytywny wydźwięk w jakiś sposób. I też pamiętajcie, jeśli chodzi o Escecha, to jak on dołączał do Gugu, to nie było też tak, że on chyba nie był z nikim związany, tylko on wcześniej wydawał na takim kanale związanym z My Music. Tam była taka akcja promująca właśnie jakichś utalentowanych raperów, twórców z podziemia. I tam Escech był, więc nie jestem pewny, czy Escech nie miał tam jakiegoś zobowiązania i czy on nie był w jakiś sposób transferowany do Google, żeby mógł w ogóle do nich dołączyć. To jest ciekawe, to można by się nad tym pozastanawiać, natomiast no minęło od tego czasu już ponad 3 lata, więc w jakiś sposób była ta okazja, był ten czas, żeby zwrócić na siebie uwagę i Escech na pewno uwagę wielu osób na siebie zwrócił. Teraz pytanie, jak to wszystko zadzieje się dalej? Bo niektórzy artyści, tacy jak Vae Vistic, oni chyba są nadal związani z Warnerem. Ja mogę tylko się domyślać, na przykład Vae może być związany z Warnerem. Natomiast Escech, jeśli tak naprawdę Gugu go zwalnia, no to Escech tak naprawdę może sobie wybrać, czy będzie chciał podpisać jakiś kontrakt taki pełniejszy z wytwórnią, czy może być tylko dystrybuowany. Mi się wydaje, że ta dystrybucja tylko to jest lepsze rozwiązanie, szczególnie jeśli ktoś ma takie pojęcie i swoje zaplecze, swoje otoczenie, które pozwala mu po prostu tworzyć dalej te rzeczy po swojemu i kreować ten obraz tak, jak po prostu artysta sobie wymyśli tę wizję. Więc zobaczymy. Escech idzie z powrotem na swoje. Widziałem, bo nawet dzisiaj zostawiłem subskrypcję na jego kanale, więc będziemy śledzić, co się u niego dzieje. No ale zobaczymy. Moet był chyba badany na życzenie. Co ja wiem? Nie pamiętam. Może? To mało lata, wiesz, że wszystko będzie dobrze. Jestem pojebany, ale kocham mnie okropnie. Jeśli byłaś, a cię nie ma, to znaczy nie rozumiałaś. Boisz cienia się, gdy nie masz na czas siana do oddania. Mój blok to nie w alkoholu, a ty nawet nie starałaś się zrozumieć. Dla ciebie Nie mamy sumień, w sumie to nas nie rusza. Kiedy jest susza, mam delirę. Kiedy się wzruszasz, płynę jak najniżej. Jestem pierdolonym typem, zależnym od Marii. Brują się dzieciaki, że nie jesteśmy poważni. A jacy mamy być? Kotku wyjdź, pokaż kłę, zapal znik. Poczę się w nocy, a rano nic nie czuję. Jak cię boli to co mówię, to dawno powinnaś uciec. No Escech też ma swój taki wyrazisty styl, nie? Wydaje mi się, że jeszcze w jakiś sposób wszystko co najlepsze przed nim. Każdy z tych graczy, którzy teraz przechodzą na swoje, no mają w jakiś sposób potencjał, żeby po prostu, żeby ta sytuacja ich trochę zhartowała w jakiś sposób, żeby sprawiła, że będą jeszcze silniejsi. Tak, Maksiu też idzie na swoje, wiem, że przychodzi na swój kanał, tylko wiecie, to może być tak, że to może być tylko czasowe, a później mogą pojawić się różne propozycje, nigdy nie wiadomo. Choć teraz to już nie jest tak, że te labele w jakiś sposób takim artystom, którzy mają swoje społeczności, są potrzebne. Chodzi tylko o dystrybucję. Nie otwieramy Rapnau label, nie mam pieniędzy na przewalenie. Mam je na co przywalać, zdecydowanie. Bardzo mam na co przywalać pieniądze, więc nie będziemy otwierać żadnego labelu. Natomiast zdarza mi się dystrybuować przez siebie kilka osób, być takim pośrednikiem, ale to oczywiście jest bardzo malutka skala, wiecie. Nawet nie ma co o tym wspominać. Tak, także tutaj pod tym względem nie będziemy nikogo wydawać. Artyści naprawdę teraz, ci, którzy mają społeczność, nie potrzebują labeli. Oni mogą sami wydawać swoją muzykę, a podpisanie sobie umów na dystrybucję to jest najbardziej banalna rzecz na świecie. Fajnie mieć kilka osób w swoim takim teamie, który pomaga wam wydawać muzykę, bo jak sam artysta ma się tym zająć, to rzeczywiście może nie mieć czasu na twórczość. Natomiast tak, żeby gdzieś oddawać procent dla wytwórni i oni dają jakąś osobę z przypadku, która się tym będzie zajmować, to jest coś moim zdaniem niezrozumiałego obecnie. Lepiej mieć zaufanych wokół siebie, osoby, które znają się na branży, osoby, które trochę kumają i tak, i budować własne imperium, a nie oddawać się w ręce wytwórni, która nie wiadomo jak się wobec was zachowa później, szczególnie te duże, jak was uwiążą na jakiś kontrakt. Tak ma być, kotek wyrwij mi co twoje, bólem karmią się te chuje i czuję, że przedawkuję wolność. Wszystkie gwiazdy na niebie, każda świeci dla ciebie. Że wszystko będzie dobrze. Jestem pojebany, ale kocham mnie okropnie. Wszystkie gwiazdy na niebie, każda świeci dla ciebie. To mało lata, wiesz, że wszystko będzie dobrze. Jestem pojebany, ale kocham mnie okropnie. Nie no, ten numer ma bardzo pozytywny vibe, bardzo spoko się tego słucha, po takim czasie szczególnie. Nie robimy żadnej zbiórki na otwarcie Rapnau label, spokojnie, ja po prostu mam dwie rączki, ja sobie robię różne rzeczy i co innego otworzymy Rapnau, ale to dajcie mi jeszcze kilka lat, potrzebuję kilka lat, ja nie rozwijam się tak szybko jak Gugu Szpaka i w ogóle kariera Szpaka niestety, to trwa wolniej, ale jestem cierpliwy, małymi łyżeczkami. Jak mówi Mariusz Pudzianowski i dobrze, jak widzicie się najadł tymi małymi łyżeczkami nadal. Robimy zbiórkę na Szpaka na Barczewo Festiwal 2K25. Spokojnie wyrocznie, ja robię ruchy, żeby było nas stać na takich artystów jak Szpaku. Chciałbym bardzo, żeby kiedyś Szpaku odwiedził Barczewo. Szpaku pewnie i tak tego w życiu nie obejrzy, natomiast ja z każdym rokiem robię ruchy, żeby jak najwięcej móc zrobić z jak największymi artystami jakichś fajnych, dobrych rzeczy. Więc spokojnie, bardzo bym chciał, żeby kiedyś takie postaci jak m.in. Szpaku pojawiły się w Barczewie. Zobaczymy, czy będę miał do tego możliwości, zasoby i tak dalej, i tak dalej. Natomiast chciałbym bardzo. I no tutaj robiliśmy na razie po prostu do tego takie... Mieliśmy takie preludium, mieliśmy oczywiście artystów o trochę mniejszej randze, ale oczywiście nadal świetnych i też oczywiście była ograniczona pula, nie? To nie było tak, że mogłem zaprosić wszystkich, bo ja bardzo chętnie bym widział też Escecha i wiele innych osób, które uważam za takie, które warto wspierać, które zasługują na więcej uwagi, ale spokojnie. O, widzę, że już mamy 29 zł i 50 groszy, elegancko. Piwo Rapnau. Podobają mi się wasze pomysły, spokojnie. Spokojnie. Lecimy dalej. Przy tobie czuję się jak Moet. Dla mnie tak, dla mnie skacz w ten ogień. Ona pyta, czy to nowe Balenciagi. Szoku, nie wiem co za kurwa Balenciagi. Wow. Czy tu każdy się jara nami? Tą typiarę przywiózł stary, kurwa nie do wiary. A wychodzi rozmazane jak po stypie, typie. Na co ojciec pyta, czy podpiszę płytkę, myślę. Nie chcę być to. Podobam ona, ona to kocha. Z kogo foty po nocach. Te zaśpiewy są przemocarne, tutaj przemocarne zaśpiewy, to ma w sobie tyle głębi, tyle po prostu emocji. Piękna sprawa, nie? Naprawdę tutaj nie ma co ubolewać, że to się kończy, to jest wszystko nadal dla was, to nie jest tak, że kanał wyparowuje i nigdy nie będziecie mogli do tego wrócić. Więc elegancko, bardzo się cieszę, piękna nuta, pisze Bonza i siemano w ogóle, siemano. Siemano wszystkim, w ogóle dzięki za to, Great, dzięki za obserwację, Peja, dzięki za obserwację. Co myślę o tym, że wytwórnia się zamyka, pytałeś, będzie odpowiedź na pewno w zapisie, bo już o tym mówiłem, więc będzie zapis, będzie można do tego wrócić. Mati, dzięki za obserwację, Piotrulo, Skrętkowski, dzięki za obserwację, Simba, dzięki za obserwację, dzięki wielkie, rośniemy, lecimy po 1400 obserwacji, elegancko, merch Rapnau, popatrzcie na to, dostałem na święta kiedyś kubek i nawet ktoś kiedyś raz zapytał, czy można kupić taki kubek Rapnau i chyba nie żartował nawet, więc kiedyś to się wydarzy, ale kiedyś, spokojnie, powolutku. Dobrze, Shiuvi, dzięki też za obserwację. Słuchamy do końca i zaraz je podsumujemy oczywiście i przejdziemy do kolejnych graczy. Wszystkie gwiazdy na niebie, o, o, o. Każda świeci dla ciebie. To mało lata, wiesz, że wszystko będzie dobrze. Jestem pojebany, ale kocham mnie okropnie. Każda świeci dla ciebie. To mało lata, wiesz, że wszystko będzie dobrze. Jestem pojebany, ale kocham mnie okropnie. No okej, no i widzicie, w ogóle teraz zauważyłem, że kanał Gugu ma 751 tysięcy subskrybentów. I to zamknięcie wytwórni byłoby może bardziej dostojne, jeszcze bardziej, gdyby to dobiło do 1 miliona subskrypcji i dopiero to zamknąć. To by było coś, no ale to jeszcze trochę oczekiwania zdecydowanie, więc wcale się nie dziwię, że Szpaku nie chciał tego ciągnąć na siłę w jakiś sposób jeszcze dalej, skoro już nie ma tej chemii i jest zajawka na inne rzeczy. Słuchasz nut, których nigdy nie słyszałeś, czy odświeżasz? Tylko odświeżam, bo to jest taki sentymentalny powrót do tego, kiedy zaczęła się historia poszczególnych graczy, oczywiście nie wszystkich, tych 4 teraz głównych, którzy w jakiś sposób żegnają się, może nie 4, bo ja ciągle ograniczam, no jest Rip Scotti i jest cała masa innych osób i Kniego moglibyśmy sobie zbadać. Zbadamy sobie jeszcze na pewno Vae Vistica i zbadamy sobie Maxa i zobaczymy, na co nam tutaj jeszcze starczy czasu, ale słyszałem te numery wcześniej, tak, ja na bieżąco sprawdzałem, co się dzieje w Google, oczywiście na tyle, na ile czas mi pozwalał, bo miałem taki czas w swoim życiu, że już przestałem się jarać czymkolwiek i sprawdzać premiery i jakieś tam nowości, więc później trochę tego nadrabiałem. No dobrze, to co teraz? Co teraz? Vae, więź, Szpaku, więź. Sprawdźmy sobie ten numer. Choć oczywiście ten numer, no to ja badałem bardzo i była reakcja na ten numer i bardzo go lubię. Finalnie. Po czasie tak się przekonałem w 100%. W głowie noszę ciągle słowa brata. Mamy siebie, co nas może złamać. Ty z wężami jadłeś znów kolację, homie, więc pogadać z tobą nawet nie wypada. Nienawidzę ciągle jebanego świata. Czemu chcieli gadać, gdy nam wpiło milion? Trochę przykro, kiedy pytasz dobrze wszystko, a mi życie ciągle myli przyjaźń z dziwką. I wolę być sam z garstką mi oddanych ludzi. Tu musisz jebać jednych, jeśli żyjesz dla tych drugich. Twój wróg to mój wróg. Ja trakcie skrzyzu będę musiał zadać ból na strip, high, street life. Z chłopakami mój brat, nóż, nas, fur, wrzask. Z chłopakami ból na strip, high, street life. Z chłopakami mój brat, nóż, nas, fur, wrzask. Z chłopakami. Kiedy odejdę i będzie już po mnie, niech moim chłopakom kurwy zatańczą na stole. Kurczę, no nie chcę nawet tego przerywać, ale też nie chcę, żeby później nam wycięło po prostu ten zapis. Piękny numer ogólnie, najbardziej brzmieniowo i to pod względem emocji do mnie trafia. Nadal nie. Trochę wydaje mi się, że za bardzo jest to wulgarnie ugryzione, ale to jest numer, który ma w sobie turbo dużo głębi. I najbardziej chyba mi szkoda z tej całej sytuacji Vae, bo najbardziej w niego wierzyłem i najbardziej dalej w niego wierzę. Ale wydaje mi się, że on po prostu, że dla niego Gugu byłoby po prostu tą taką trampoliną do robienia rzeczy przemocarnie dużych. Dalej wierzę w to, że on to zrobi. Dzisiaj rozmawialiśmy trochę na grupie i pojawiła się taka teoria, praktycznie jednocześnie przez kilka osób wypowiedziana, że Vae Vistic pasuje do Dope House i może tam miałby więcej ekspozycji, natomiast nie wiem, jaką on ma wizję na siebie. Na pewno będzie robił rzeczy po swojemu, na pewno będzie dalej się realizował. Czy ten świat, który teraz nas otacza, jest jego sprzymierzeńcem? Nie wiem. Czy to, że tak proste rzeczy często i tak banalne rzeczy się sprzedają? Też nie wiem i klikają. Natomiast no, Vae powinien dalej robić swoje. I on się obroni i tą jakością i tą wizją, jaką ma, na pewno zrobi jeszcze wiele. Natomiast to tutaj najbardziej wiem, że po prostu jeszcze rok, dwa, trzy w Google i to by zdecydowanie wybiło. Mam nadzieję, że i tak wybije. Vae w SBM dobry był, ale nie przeszedł szerokim mechem, ale tam był dosłownie chwilka była i też dało to dużo ekspozycji mu. Dziś mega psychę zryło, że to koniec Gugu. No to było zaskakujące bardzo na pewno. Jak ktoś nie był gdzieś tam blisko w otoczeniu i o tym nie wiedział, no to zdziwiło nas to wszystkich. Label tak się rozwijał, zwłaszcza, że w tym roku od stycznia już rządzili. Tak, bardzo dużo rzeczy się działo, jeśli chodzi o Gugu. Oprócz Chivasa i Szpaka to nie szło to wybitnie, a po odejściu to już całkiem. No ale popatrzcie, no Szpaku mógłby robić dalej swoje rzeczy, Chivas odszedł, no i teraz pytanie się pojawia, co z Maxiem, z Vae, z Rip Scottim, nie? Głównie to chodzi o nich jednak. I no kwestia tego, czy wytwórnia miała na tyle zasoby, czy były tam jakieś osoby, które mogłyby się tym zaopiekować, bez którym Szpaku mógłby zaufać, które dalej prowadziłyby te kariery i być może sprawiały, że to by wzrastało. To nie jest takie łatwe mieć takie osoby, więc no taka decyzja nie bierze się znikąd. Trzeba inwestować w pozostałych. Tak, oczywiście, no to się zawsze wiąże z inwestycjami, a wtedy by też w jakiś sposób trzeba było to rozliczać, jeśli by to nie zarabiało na siebie i zaczęłoby się robić być może niemiło. Także taka decyzja też jest dojrzała i wyprzedzająca być może. Ich muzyka i merch się nie sprzedawał pewnie, żeby wychodzili na zero. Przynajmniej nie wiem, nie jestem przed Excelem, przed tabelkami, więc nie chcę tutaj wyciągać jakichś pochopnych wniosków. Ale mam nadzieję, że będą wielce i Vae będzie... Pożyłem grubo, że ja cię pierdolę i niech to zagrają dla mnie jak hejną w Krakowie. Kiedy odejdę i będzie już po mnie, niech moim chłopakom kurwy zatańczą na stole. Pożyłem grubo, że ja cię pierdolę i niech to zagrają dla mnie jak hejną w Krakowie. Wiecie jeszcze dlaczego najbardziej mi szkoda Vae z tej całej sytuacji? Bo on był najkrócej w labelu. To tak naprawdę 1,5 roku od grudnia, gdzie został ogłoszony na początku, chyba to był 6 grudnia, jakoś tak, okolice. No to minęło 1,5 roku ponad i on wydał płytę i przydałaby się jeszcze jakaś druga co najmniej. Zabrakło tu trochę czasu, dlatego najbardziej mi jest tego szkoda, bo on miał najmniej czasu na to, żeby wykorzystać te ekspozycje Gugu w jakiś sposób. Oczywiście robił to, ale nadal mogłoby to być pełniejsze. I oczywiście można też rzucić taki zarzut, że on mógł robić więcej, ale moim zdaniem, no... To dopracowanie wiąże się również z tym, że pewne rzeczy robi się trochę wolniej. I tu zabrakło czasu. Ale nadal nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i to tylko hartuje. I to tylko hartuje i sprawia, że człowiek jest mocniejszy i ta siła charakteru finalnie sprawi, że będzie że będzie tak, jak mówiłem, że będzie, czyli będzie wszystko dobrze. Byłeś mi za pan brat z Giro, teraz nanga parbat zimą. Za ciebie wziąłbym wyrok, jak za 1000 kilo. Tonę w objęciach diabła. My to dawcy dźwięku tego miasta. My do zbród po przejażdżkach, po przypalanych gum na asfaltach. Na klacie dwa anioły, na wypadek gdybym ja nas nie ochronił. Parę subci przy aktorzy. Kto to zrobi, skoro hajs nie gra roli? I nie pytaj mnie, czy do końca w końcu moi rodzice po 25 latach wzięli rozwód. A moim wrogom sznur na głowę, policzyli na to, że ledwo zwiąże ten koniec z końcem. I w takich sytuacjach ci wrogowie dalej mogą czuć satysfakcję, ale to chyba jeszcze bardziej motywuje, nie? Żeby jeszcze bardziej udowodnić wszystkim. I fajnie, że pojawiają się tutaj takie głosy, jak pisze właśnie Banzai między innymi, że Vae to mi się wydaje, że będzie głośno jeszcze w tym roku, zobaczymy, postawiłbym milion, że pyknie tu Vae, pisze Macias też. No tak, to wszystko musi się wydarzyć. Ja bardzo ubolewam w takich sytuacjach, że ja mam bardzo mały wpływ, bardzo mały influence, jeśli chodzi o pomoc takim osobom, które w tym momencie potrzebowałyby go. Bardzo nad tym ubolewam i to jest chyba też dla mnie motywator, żeby rosnąć, niech Rapnau będzie jak największe, bo wyobraźcie sobie, gdybyśmy my teraz byli trochę więksi, trochę bardzo więksi, to by można było w jakiś sposób też dołożyć cegiełkę do tego, większą cegiełkę, żeby teraz ten grząski grunt nie był aż tak bardzo grząski. O, tak bym to opisał. Siemano Songusiak, Vae Vistic wygląda jak... Nie wiem, kto to jest, to o kim napisałeś, Peja. Ale Vae Vistic jest po prostu, no, to marka, tak. Na strip, high street, life z chłopakami. Mój brat, nóż, gaz, fur, wrzask z chłopakami. Ból na strip, high street, life z chłopakami. Mój brat, nóż, gaz, fur, wrzask z chłopakami. Kiedy day będzie już po mnie, niech moim chłopakom kurwy zatańczą na stole. Pożyłem grubo, że ja cię pierdolę. Niech to zagrają dla mnie jak hejnał w Krakowie. Kiedy odejdę i będzie już po mnie, niech moim chłopakom kurwy zatańczą na stole. Pożyłem grubo, że ja cię pierdolę. I niech to zagrają dla mnie jak hejnał w Krakowie. Kiedy odejdę i będzie już po mnie, niech moim chłopakom kurwy zatańczą na stole. Bo żyłem grubo, że ja cię pierdolę. I niech to zagrają za mnie jak hejnał w Krakowie. Piękna sprawa i nadal to dopiero początek. Elegancko. Bardzo, bardzo wierzę, że to będzie miało swój happy end. Wszystko tyle, no tak jak mówię, smutno mi jest, kiedy to obserwuję, bo ja oczami wyobraźni widziałem już kontynuację tej historii. Mam nadzieję, że Szpaku też, mimo tego, że nie będzie ich wydawał, takiego Vae na przykład, czy właśnie innych zawodników związanych z Google, to czasem w jakiś sposób pomoże tymi swoimi zasięgami. Jakaś wrzutka to niewiele by go kosztowała, w jakiś sposób dla nich to może być bardzo, albo dogrywka, dla nich to może być bardzo duże wsparcie w takim właśnie trudnym momencie przejścia. Więc to jest ważne. Tak, zespół Cotarda na koniec. Chociaż nie wiem, czy na koniec. Zobaczymy. Pogadamy sobie jeszcze. Do 21. Możemy tutaj jak najbardziej cisnąć. Oczywiście na zespół Cotarda też była chyba reakcja. Nie pamiętam w sumie, ale no zbadajmy to sobie. A może i nie było? Nie wiem. Była. No to fajnie, że wy pamiętacie lepiej niż ja. Chciałbym zapomnieć o rzeczach, co ciągle we mnie siedzą. Planety, złe nawyki, to przejebane przerost. Zawiodłem się na sobie, bo ufałem tym ludziom. Nie wierzę przez to w miłość i pewnie to brzmi głupio. Mam w chuju, co se myślą, uśmiechy na bezwiska. Wiesz jakie to uczucie, kiedy stres ciebie ściska. Bez ruchu w moim mózgu sięgam powoli piekła. Już nie poczujesz szczęścia. Tabletka o 10, a w głowie toczę wojnę. Rany w podświadomości, rany na mojej mordzie. Telefon w trybie offline, nie obchodzi mnie moda. Bo zawsze byłem typem, co wolał siedzieć w kątach. Katur na moją banie, niezjedzone siadanie. I w siebie już nie zmieszczę, bo przepełniony badnę. Aniele stróżu czuwaj, bo nie wiem co od ciebie. Miałem przy sobie bliskich, a dzisiaj każdy w niebie. No i tutaj też to był strzał w dziesiątkę moim zdaniem, tylko to jest oczywiście strzał w dziesiątkę wtedy, kiedy chce się w jakiś sposób na dłuższą metę prowadzić te wytwórnie, nie? Albo po prostu ma się zaufane osoby od tego, a w branży muzycznej to wcale nie jest takie oczywiste, żeby tak było. Zresztą, no Szpaku pewnie na przestrzeni lat, nie tylko Szpaku, większość po prostu osób, które są jakoś tam popularne, muszą po drodze sobie weryfikować gdzieś to otoczenie. I tak to później wygląda, nie? Że czasem ktoś woli okroić tą swoją działalność, zakres zadań, niż na przykład delegować komuś, bo to jest bardzo wrażliwe. Nie do końca da się tak każdemu po prostu zrzucić część zajęć czy odpowiedzialności. Tak, ale jeśli chodzi o Maxia, to też myślę, że on jest jeszcze bardzo młody, więc tutaj też wierzę, że ta droga będzie rozważna i będzie się dużo dobrego działo. Dzięki za kolejną subskrypcję, dzięki Chilwur w ogóle, dzięki, doceniam bardzo. I dzięki za obserwację. I pozdro oczywiście, będziemy się gdzieś łapać pewnie w okolicy, w Olsztynie. Dobry dzień, Chilwur, daj znać jak zareagowałeś na te informacje dzisiaj. Najważniejszą informację, jeśli chodzi o ten okołorapowy światek dzisiaj. I całe ciało nie dlatego, że jest zimno, tylko nikt nie dał mi ognia, który dał mi drugie życie. Wiem, że liczę nie na kogoś, nie za bardzo coś podziała, bo nie ma drugiego jak ja jestem pojebany świrem. Wylewam rany na smutki i czas życia jest za krótki, żeby nie patrzeć za okno. Świat jest cały pęd pustki, to już nie wydusi słowa i wybuchasz patrzem, no tak miało wszystko być inaczej. A ta tyka twoja wola. Na wszystko potrzeba czasu, czaszki po umarłych ludziach. Nigdy nie podpiszę paktu, mogę nie zobaczyć jutra, no bo nie. No ogólnie jest tak, tutaj Chilwur, ja się popłakałem jak wracałem z roboty, nie wiem kiedy ostatnio trzeźwy płakałem. Nie ma się tego w żaden sposób wstydzić oczywiście i to też wielokrotnie już było przewijane właśnie przez ten movement, przez Google i to jest fajne, że po pierwsze to skupiło tyle wrażliwych osób wokół siebie, osób, które troszeczkę mogły być zagubione albo szukały takiego oparcia i w tej muzyce i w tych wersach często to znajdowały. To jest chyba największa zasługa tego, że powstał ten cały ruch. Piękna sprawa i to zawsze z wami zostanie, to nie jest tak, że to wyparowało, więc... Trzeba to sobie przerobić. Każdą stratę w jakiś sposób można przerobić. Ja wiem, że to brzmi banalnie teraz, że dla wielu osób to nie jest łatwe, ale czas, takie po prostu poukładanie sobie racjonalne tego w głowie i też zrozumienie, dlaczego taka decyzja została podjęta, że to wcale nie musi oznaczać, że ci artyści też będą w jakiś sposób mieli gorzej, że nie wiem, że coś się rozpadło, to nadal wszystko jest waszą częścią, waszą historią i piękna sprawa, że mogliście brać w tym udział. Także no tutaj na pewno będzie dobrze. Po prostu Google to była, jest i będzie część mnie i coś pękło. Tak, Chilwur, no ale to nie wyparowało. To dalej jest część ciebie, to dalej będzie jakiś fundament. Szczególnie jak w jakiś sposób dorastasz, nie? Ty tak naprawdę kształtujesz siebie dorosłego w tym nastoletnim wieku i to będzie zawsze część ciebie. Ale to nie znaczy, że to zawsze byłoby takie samo. To też by ewoluowało. I... No siłą rzeczy ty też będziesz się zmieniał i każdy ze słuchaczy będzie się zmieniał i to będzie tylko element, i dalej pojawiają się kolejne jakieś wątki, kolejne części gry, więc nie ma co się przejmować aż tak bardzo, bo to dopiero początek być może kolejnej drogi i to też może być bardzo duża nauczka i taka przestroga, nie? Że w życiu naprawdę wszystko może się zmienić, że rzeczy, które uważacie za pewnik wcale nie muszą być pewnikiem. Więc warto mieć dużo pokory dla losu, życia i ogólnie okoliczności. Tak, i warto dalej nosić i tak. I się utożsamiać, bo to jest część was zawsze. Miałem w planach wychodzić na światło dzienne. Powiedz co to we mnie krzyczy w mojej lustrze, w mojej łazience. I powiedz kogo ty widzisz, kiedy spotykasz się ze mną. Czy traktujesz poważnie, czy traktujesz mnie serio? Tutaj Amor siedzi w czołgu, ma basukę oraz grana. Nie ma tu miłości, chcesz zostaniesz rozjebana. Od tematu pchanego w sreberku po własną wytwórnię. Z 15-latkiem tu ryżuje mainstream jak guma. Leci Polo, GB, Triana. Jebany, słucham Chifa, z dłoni robię Argana. numerach krzyczę, żebyś walczył o marzenia. W międzyczasie się poddaję, nie mam dnia bez upodlenia. Nie gniecie kasa, nie gniecie sława. Zjada mi widmo, co nie daje mi tu z łóżka wstawa. Łapie mnie atak, dzwonię po taksę na Oją. Trzeci raz w tym tygodniu mówią, że mi nie pomogą. Porządnie nie paliło ci się nigdy pod dupą. A pierdolisz o zasadach, które tu nie funkcjonują. Ciągle grzałem jak The North Face. Jestem demonem, odkąd nie macie koło mnie. Witam w świecie, gdzie raperzy to maszynki do melodii. I wolę to niż słuchać, co tu jest prawdziwe. Okej, no mocny numer i tutaj też Szpaku i Max się świetnie uzupełniają. Zresztą wtedy te wersy o tym 15-latku, widzicie, minęło ponad 2 lata. Minęło, no, ponad 2 lata, 2,5, pewnie 3, nie pamiętam kiedy dokładnie wyszedł ten numer, ale no... Tutaj Max miał trochę więcej czasu i też zbudował sobie taką grupę odbiorców, która jest też bardzo oddana, więc ja o niego się za bardzo nie martwię. Wiem, że to będzie grało dobrze. No, mam nadzieję, że u wszystkich będzie grało. Bardzo mi się podoba ta zwrotka. Mi też ogólnie, spoko bardzo. No i też pokazuje, w jak trudnych momentach też był Szpaku, nie? Że tego nie było widać w jakiś sposób. Jak ktoś był tak z zewnątrz, obserwował tylko to, co się dzieje w internecie i no... I to też jest pouczające. Piszecie o tych szafach pełnych ciuchów Gugu. Ciuchy będą nadal, nie? W sensie ubrania może bardziej, o tak. Natomiast no, jest to część historii na pewno i pamiątki i będą dużo przypominać wam. Jak będziecie już tacy starzy jak ja, to na pewno będziecie mogli sobie powspominać. O! To mi się kojarzy z tym, a w tym byłem tu. Jak jeszcze było Gugu wytwórnią. Kiedyś to było. Tak będziecie mogli mówić wszyscy. Tak, 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 ja wiem. Laska umierała w mojej szkole mi na rękach, bo przedawkowała leki, dlatego ciągle już pękam. Nienawidzę, kurwa, ludzi, którzy krzywdzą, kurwa, wszystkich. To jest rap dla pokrzywdzonych, bo mam w piździe duże pliki. No i co? I tutaj też dobitne outro dostaliśmy. Więc tak to wygląda, nie? Myślę, że tutaj nic się nie zmieni. Bardzo się cieszę. Nie wiem, czy powinniśmy to jeszcze kontynuować. Możemy sobie sprawdzić na pewno numer ten z Kinnym, ten pierwszy numer z Kinnym, który... zwiastował jego dołączenie do Gugu. To będzie też taki ciekawy znak czasu. Do wyczerpania zapasów są te z Gugu. Okej. Wracając, też mi najbardziej szkoda Kamila i dalej będę go wspierał. Teraz nowe dziarki, no i koncert, oby w październiku. Jak wybieracie się na urodziny Dope House, to tam będzie Vae Vistic na pewno. Nie wiem gdzie jeszcze, no ale zobaczymy jak to się wszystko rozwinie. No ciekawe jak Vae, jak tym pokieruje. Czy będzie sam próbował, czy będzie w jakiś sposób mógł otrzymać jakieś wsparcie wytwórni? Ciekawy, jestem ciekawy. No dobrze. Elegancko, tak? Wiem Wyrocznia, wiem, że tam będzie występował. Trzymam kciuki. No dobra, to sprawdźmy sobie numer Kinniego. Szpaku i tam są 2 numery. Więc jadę nocą na Mazurach, 4 lata temu. Odpalmy to sobie. Jadę nocą na Mazurach samochodem. Mam na noce torbę, cisza zagłuszana jest iPodem. Potem tobie powiem, co miałem powiedzieć teraz. 120 jest na desce, nie chcę dziś umierać. Jeśli kawa, to moja fura. To moja fura, to lura. Ta pizzerka to nie skóra. Ktoś mi mówi, to ta droga. Ja się pytam, kurwa, która, bo nie wiem sam, więc jadę nocą na Mazurach samochodem. Mam na nodze torbę, nieskórzany fotel. Gonią mnie psy, a nie jestem kotem. Ta, tarara, tarara. No i tak, rzeczywiście tutaj Szpaku się udzielił tylko na końcu w jednym wersie, ale popatrzcie na dowód, bo to jeszcze przed czasem reakcji, to było ponad 4 lata temu. To mi się wydaje, że to było bardzo, bardzo niedawno temu, bo wtedy zaczynały się te bardzo dziwne czasy całe, związane z niewychodzeniem z domu. Natomiast no jest tutaj mój komentarz, nie wiem dlaczego tu mam sam łapę dla siebie zostawioną, ale nieważne. O, i lecimy dalej w jakiś sposób, natomiast komentarz był zostawiony, więc tak, 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 śledziłem wtedy na ile mogłem, ale wtedy akurat siedziałem w domu, więc mogłem. Trochę to był słaby ruch, dograć się i wypromować numer, wrzucić tylko ksywę, no okej, a później też pojawiło się jakieś zwątpienie pewnie odnośnie Kinniego w Google, no ale jak widzicie właśnie... Kinny też w tamtym momencie mógł czuć się, że jest w dupie a finalnie zaprocentowało i teraz jest tak naprawdę chyba najbardziej wyrazistą postacią w SBM Label, więc to samo może wydarzyć się z każdym, kto teraz jest wolnym graczem. Sam, więc jadę nocą na Mazurach samochodem, mam na nodze torbę, nieskórzany fotel, gonią mnie psy, a nie jestem kotem, tatarara, tarara. No numer też był specyficzny, nie? Zdecydowanie takie dołączenie i to bardzo odważne Kinniego, który też miał pewną wizję na siebie i to mogło rzeczywiście później budzić wątpliwości. No ale też z drugiej strony też było przestrogą później dla Szpaka, żeby każdą kolejną osobę, która jest ogłaszana, jednak w jakiś taki większy sposób jeszcze selekcjonować, żeby nie zrobić takiego czegoś, że ktoś jest ogłaszany i później nagle, że nie jest ogłaszany, bo to bardzo słabe wizerunkowe było. I żeby też nie dogrywać jednego wersu na koniec. O. Lubię sobie marzyć, lubię płynąć łódką, lubię sobie parzyć herbatę, nie zalewać wódką, lubię wódkę nazywać trutką, jeśli nadal nie rozumiesz, no to co? No to trudno. Takie myśli mam od dawna, że ten cały show biznes to jest gówno, prawda? Moja droga to nie są narty w Alpach, moja droga to bardziej zepsute schody w metrze albo obsrane ławki w parkach. Nie chcą słuchać, bo ich boli głowa, chcą latać wysoko, a nie o ptakach mowa, tylko mowa ptaków dziś do mnie przemawia, bo chcę patrzeć z góry, a nie puszczać pawia. A ja dalej jadę, po lewej mam drzewa, po prawej mam drzewa i mi więcej nie potrzeba, więc jeśli chciałbyś mi powiedzieć tak od serca coś, to proszę cię nic nie mów, wystarczy do widzenia. Bardzo to było alternatywne, co nie? To było coś takiego, co mogło budzić pewne takie, szczególnie wśród słuchaczy na przykład Szpaka, przyzwyczajonych do nieco innych rzeczy. Taki Kinny mógł być po prostu czymś takim, o co tu chodzi? Dlaczego taka osoba się tutaj pojawia? Zbadamy sobie jeszcze w takim razie ten numer z Karwanem, o którym wspominaliście, ale tutaj dokończmy sobie kawałek. Jadę nocą na Mazura. Jadę nocą na Mazurach samochodem, mam na nodze torbę, nieskórzany fotel, gonią mnie psy, a nie jestem kotem, tatarara, tarara, 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 No dobra, mamy to za sobą. Zwrota Szpaka naprawdę mocna, zdecydowanie. Michaks, dzięki za obserwację przy okazji. Czyli co, badamy Krystal? No dobrze, badamy Krystal w takim razie. Jak jesteśmy już konsekwentni odnośnie tego, to będziemy również tutaj i to będzie ostatni numer, który sobie zbadamy. Nie do końca wiedziałem, że to będzie tak wyglądać. Natomiast, że to będzie tak wyglądać, że będziemy sobie badać numery, gdzie będą gracze poszczególnie ogłaszani w jakiś sposób. Tylko że to miały być jakieś takie najbardziej istotne, najbardziej klikalne te numery, wiecie, które zrobiły liczby, ale to jest chyba lepszy pomysł, więc mam nadzieję, że i tak jesteście zadowoleni. Badamy to w takim razie. Szpaku, Rolex i Karwan na ficie. Nie widziałem długo słońca jak faraon. Blada skóra, ja i fallout, 4 rano, zbunkrowany w bloku, weź zostaw mnie w spokoju. Co jest ziom, z ludźmi mi się kontakt jebie znowu. I to wszystko zanim przyszła ta zaraza z Wuhan. Na ulicach maski, w nich każdy lata jak zubat. Odbicie w lustrze budzi niesmak jak tania wódka. Ale wale ją noc będzie opłakana w skutkach. Ale poskładał to Rolex pięknie, naprawdę lubię te zwroty od niego, pięknie jest to technicznie poskładane po staremu i tym bardziej jest to właśnie, ma w sobie tyle smaku, bo na tym numerze pojawia się karwan, a ja tutaj słyszę tyle tych karwanizmów po prostu z przyszłości i w ogóle też jeśli chodzi o karwana, no to mi się zdarzało bywać swego czasu często w Ostrołęce, nawet miałem ziomeczka z Ostrołęki, który bardzo jarał się rapem karwana i niestety już świętej pamięci ziomeczka, ale no kojarzy mi się bardzo i gdzieś te osiedle śmigałem tam, gdzie karwan w jakiś sposób. Chciałem po prostu zobaczyć, gdzie to wszystko się działo, bo w czasach, kiedy ja byłem małolatem, miałem te pewnie 20 lat, małolatem, no w porównaniu do tego teraz to na pewno, to słuchałem sobie dużo tych starszych rzeczy karwana i właśnie tam było często właśnie o tej oce w jakiś sposób nawijane, więc jak już miałem okazję tam być, to sobie śmigałem po prostu między tymi blokami w jakiś sposób. Świetna sprawa, w końcu coś dobrego na tym kanale. Jakim kanale? Że na Rapnau? Bonsai, proszę nas nie hejtować tutaj. Muszę twardy być, nie kryję łez w poduszkach. Nauczony walczyć aż do końca, nie odpuszczać. I przez kogo? Przez gościa, który zwątpił wtedy. Mroźny dzień styczniowy, za dużo mocnych przeżyć. R do X, nie za flexa, iloraz doceniaj. Za mną topka rapów.pl i ikona podziemia. Robię swoje w świecie, w którym nie ma żadnych reguł. Zanim bomby zaczną spadać, jak płatki śniegu. Poda prostrych, broń lepiej bałwany. Mamy bandany z band, potem te mamy. Muszę dosyć starych hip-hopowych heki. Moje Gugu, moje dzieci. Poda prostrych, broń lepiej bałwany. Mamy bandany z bandą, te mamy. Muszę dosyć starych hip-hopowych heki. Moje Gugu, moje dzieci. A czy ta plaża miejska tutaj, bo to jest plaża miejska w ogóle, tak? To się dzieje w Olsztynie? To się dzieje w Olsztynie, na plaży miejskiej, dokładnie tak. Wuja był tutaj 2 tygodnie temu, w niedzielę. I tutaj sobie szedł w tą stronę, kilka, jak widzicie kursor, kilka metrów i sobie tam po prostu leżał i odpoczywał. Także byłem tam, no i fajnie. Jeszcze mamy olsztyński smaczek oczywiście, który tutaj się pojawia. Ciekawostka. O, i byliśmy tutaj oczywiście z Chilwurem i z Wyrocznią, o. Dokładnie tak. I był też Ultra, także byliśmy tutaj, było nas więcej. I był też Kerten, także elegancko. Prostrych broń lepiej bałwany. Mamy bandany z bandą, te mamy. Muszę dosyć starych hip-hopowych heki. Moje Gugu, moje dzieci. Nigdy nie żyłem z tłumów jak kieszonkowiec. Skryty pod ziemią jak gugowskiego metro ziomek. Obserwuję jak się tworzy nowy człowiek. Bez niczego, za co mógłby tu przypłacić głowę. Ej, miało nie być jutra dla nas. Buda z rana, kurwa dramat. Zrzutka na grama, ani sztuka nagrana. Nie do płuca, to połowa dla fana. Ej, przepraszam, że to przerwałem. Panie Karwan, proszę się nie obrażać. Dobre pytanie. Co się dzieje z kanałem SBM na YouTubie? Pisze Kamciu. I wbiłem się teraz na kanał SBM na YouTubie i pokazuję wam, co się tutaj dzieje. Jezusie Mario. Nawet nie wiem, czy mogę wam to pokazać. Ktoś zhakował kanał SBM-u. 3,4 miliona subskrybentów. Czy wy to rozumiecie? Jezus Maria, ale to jest chora jazda. Czy oni wszystko stracili w tym momencie? Czy oni stracili wszystkie swoje rzeczy? Czy cała? Jeny, ale gdyby to się wydarzyło. Jezusie Mario, gdyby to się wydarzyło. Wszystkie inne filmy są poukrywane. Ja pierdolę, co się tutaj dzieje? Nie ma żadnych filmów. Nie ma nic. Czy wy to rozumiecie? Dzisiaj po prostu polski rap się załamał. Dzisiaj jest po prostu koniec wszystkiego. Armagedon polskiego rapu w jakiś sposób. Czy wy to rozumiecie? Co się tutaj dzieje? Filmy są na prywatnym. No ciekawe, czy odzyskają. Jezus Maria, ale dziwny dzień. Mam nadzieję, że nigdy to się nie stanie z naszym kanałem. Chociaż lepiej odpukać. Nie wiem, raz już spadliśmy na 3 miesiące. Ale udało się odzyskać. Chore jazdy, trzeba to archiwizować gdzieś wszystko. Ale jazda, może to jest jakiś prank, może to jest po prostu wszystko zaplanowane, może to Solar sobie wymyślił akcję promocyjną i będzie jakaś wspólna płyta Google i SBM-u. Może to nie jest przypadek. Ani sztuka nagrana, nie do płuca, to połowa dla fana, druga dla ziomka. Howard Joard kontra zwierzęcy folwark, perła, która wyszła od dna po Montblanc. Życie online, wszystko kurwa online, umiera to co kocham, dlatego chodzę all black. Stałem sam skąpany w deszczu jak kiedyś zimi, nie widziałem nigdzie sensu, czekałem zimy, żeby świat przybrał tu klimat tak jak moje serce. Dziś mam ciebie, no i Google, dlatego mogę więcej. Robię swoje w świecie, który już właściwie zdechł, zanim zaczną spadać bomby jak liście z drzew. Tutaj bardzo pewnie Karwan nawijał, natomiast ja wiem, że nie każda jego zwrota była aż tak na pewności nawijana, no i też w pewnym momencie w jakiś sposób też on miał jakieś tam pewnie swoje osobiste rzeczy, przez które na przykład nie było go na Gugu Festiwalu i tak dalej, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast miałem okazję posłuchać kilku rzeczy niepublikowanych od Karwana, I w sumie niektóre były ciekawe, niektóre były takie jeszcze trochę do dopracowania, więc zobaczymy, gdzie one wyjdą i kiedy i tak dalej, i tak dalej. No ale nie mogę wam nic więcej powiedzieć. Wy piszecie odnośnie tego, że w ogóle zamknięcie Google, zhakowanie kanału SBM-u, to jest jakaś wielka akcja promocyjna, projekt Oj Wojtka. To by było chyba najlepsze w tym wszystkim, gdyby to był projekt Oj Wojtka, zdecydowanie. Żadnej pory roku. Zimy nie ma. Poda prostrych, broń lepiej bałwanych. Mamy bandany z bandą, ten mamy. Noszę tyś starych hip-hopowych heki. Moje Gugu, moje dzieci. Poda prostrych, broń lepiej bałwanych. Mamy bandany z bandą, ten mamy. Noszę tyś starych hip-hopowych heki. Moje Gugu, moje dzieci. Poda prostrych, broń lepiej bałwanych. Mamy bandany z bandą, ten py mamy. Noszę tysty starych hip-hopowych heki. Moje Gugu, moje dzieci. No i mamy to za sobą, jak widzicie. Ostatni numer dzisiaj, który zbadaliśmy. Co do tych propozycji wywiadów, to Ultra Wyrocznia, tak możemy trochę teraz wyhamować, bo wiem, że bardzo chcieli je robić, ale wydaje mi się, że nie każdy też jest w takim odpowiednim momencie, nie? Że chciałby akurat jakieś pytania dostawać i odpowiadać na nie, bo na przykład Karwan chyba nie jest teraz w takim momencie, w którym cokolwiek mógłby powiedzieć o nadchodzących rzeczach, albo po prostu o tych przeszłych, że nie za bardzo, wiecie. To wszystko jest takie bardzo grząskie. Nie zawsze jest moment na rozmowę i na pewno przyjdzie czas, także spokojnie. Wszystko będzie ogarnięte. Rośniemy sobie powolutku. Fajnie w ogóle, że ta rozmowa z Rolexem się udała. Cieszę się bardzo, że tak aktywnie działacie i w ogóle super sprawa. Ja jak mam takie wsparcie i takich aktywnych ludzi, którzy sami wymyślają zajęcia sobie, w jakiś sposób chcą wymyślać nowe tematy, realizować je i tak dalej, to się mega jaram. Bardzo w to wierzę i na pewno po prostu zdobędziemy góry. Będzie wszystko elegancko. Super. Cieszę się bardzo. No to co, chyba to jest ostatni moment, żeby się pożegnać dzisiaj z wami. Dziękuję tym, którzy tutaj byli od początku do końca, tym, którzy byli na chwilę również. Wiem, że oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu, natomiast chciałem powiedzieć o każdym z zawodników. Co do Karwana, nie wiem, co się z nim wydarzy, ale słyszałem tych kilka jego numerów. Moim zdaniem niektóre są na tyle fajne, żeby je doszlifować i móc później gdzieś puszczać to dalej. Zobaczymy w jakiej formie i jak Karwan też czuje się na siłach, żeby móc je gdzieś tam puszczać, albo jakie ma propozycje. Więc zobaczymy. Trzymam kciuki również. Trzymam kciuki za każdego z graczy, którzy teraz w jakiś sposób mają trochę więcej pola manewru i zobaczymy, jak się w tym odnajdą, ale miejmy nadzieję, że to wszystko zagra na korzyść każdego. I wszyscy będą szczęśliwi. To będą sytuacje win-win. Dziękuję, że tutaj byliście. Będzie też pewnie zapis do obejrzenia, także dzięki wielkie. Zostawiajcie w komentarzach swoje opinie o tych wątkach, które poruszaliśmy, jak oglądacie to na ty i co. I zostawcie suba, obserwacje, dzwoneczki. Dzięki wielkie. Odmeldowuję się. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Cześć!